Witam, mam na imię Kamil, jestem z serwisu OS World i chciałbym Wam dzisiaj przedstawić bardzo ciekawe urządzenie. Jest nim konsola do gier Open Pandora, oparta o system Angstrom Linux oraz jądro Linuxa 3.2. Posiada, jak widzicie, wejście na kartę SD, dwie sztuki, oraz różnego rodzaju wejścia i wyjścia, m.in. HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, S-Video, wyjście, zasilanie, mini USB, USB One to Go, prawy, lewy guzik do sterowania konsolą oraz specjalny rysik do ekranu dotykowego. W systemie znajduje się, konsola jest zasilana przez baterię oraz, jak już mówiłem wcześniej, dystrybucję Linuxa. Zasilana jest napięciem 5V. Każda taka konsola posiada swój unikalny numer seryjny, który jest przypisany do właściciela. Uruchomimy teraz konsolę, zobaczymy, jak startuje na niej dystrybucja Linuxa. Posiada ona specjalny menadżer pakietów PND Manager, który został specjalnie zaprojektowany do tego systemu. Głównym jego celem jest to, że można w bardzo prosty sposób zainstalować dowolną grę, która została przystosowana do tego systemu. Konsola posiada pełną klawiaturę QWERTY, specjalne guziki do grania oraz klawiaturę numeryczną. Posiada również diody, które sygnalizują nas o stanie urządzenia czy działaniu Wi-Fi lub Bluetooth. Na systemie jeszcze powiem tak, że można uruchomić dystrybucje takie jak Arch Linux czy RISC OS, Debian ARM, tego typu podobne. Widzimy właśnie system XFCE oraz dotykowy ekran. Możemy z nim korzystać z niego za pomocą rysika lub specjalnych dwóch guzików, które poruszają myszką. W dystrybucji znajdziemy sporo ciekawych gier i również emulatorów na Androida, systemy DOS i tego typu urządzenia. Uruchomimy teraz jakąś przykładową grę, nazywa się ona Frogatto. Jest to platformówka, w której poruszamy się żabą. Sterowanie jest dosyć proste w konsoli. Konsola jest tak naprawdę wygodna w użytkowaniu. Bateria starcza na kilkanaście godzin czuwania lub gry. Konsola nie jest ciężka tak naprawdę, więc możemy spokojnie ją brać ze sobą. No i mamy przewagę tą, że znajduje się tam system Linux. Ekran jest w pełni dotykowy. Jak widać, gra działa bardzo dobrze. Są wbudowane już sterowniki graficzne do karty graficznej PowerVR SGX 530. Konsola posiada dwa głośniki oraz regulację głośności, także możemy spokojnie grać z dźwiękiem. Również posiada wejście na mikrofon i wyjście na zewnętrzne słuchawki. Ciekawą rzeczą jest w tej konsoli fakt, że możemy ją zasuspendować, wstrzymać tak naprawdę pracę gry, zamykając po prostu ekran i konsola się uśpi, a kiedy będziemy chcieli wrócić z powrotem do grania, wystarczy konsolę otworzyć, wcisnąć specjalny guzik, który pozwala na wznowienie systemu. Cena takiego urządzenia jest niestety dosyć duża, także nie wiem, czy na polskie warunki jest ona odpowiednia, ale na pewno ludziom, którzy lubią Linuxa i granie, przypadnie ona do gustu. Także chciałbym jeszcze raz zaprosić Was do czytania serwisu OS World, gdzie dowiecie się więcej na temat tej konsoli.